8.30 to jest drugie poranne wydanie Panoramy Lubelskiej. Jakub Drzewiecki, zapraszam. Skończył się czas pouczeń za brak maseczki. Są pierwsze mandaty za niezasłanianie ust i nosa. Lubelscy policjanci razem z inspektorami sanepidu patrolują m.in. centra handlowe i sprawdzają, czy sklepy i klienci stosują się do obowiązujących obostrzeń epidemicznych. To zdjęcia z pierwszej w grudniu niedzieli handlowej. W Mikołajki klientów było sporo, dziś jak mówią, było trochę mniej. Dzisiaj tłoku nie ma, jest tak, dosyć widzieliśmy luźno, nie widzieliśmy osób bez. Nieprzestrzegających zasad. Choć większość klientów zasłania nos i usta, sklepy pilnują limitu osób, to jednak największy kłopot mamy z przestrzeganiem zasad dystansu społecznego. Maseczki tak, dystansu nie. Nigdzie nie ma dystansu. I to potwierdzają policyjne kontrole. Czy to w kolejce po zakupy, czy gdy czekamy na wejście do sklepu. Widzimy, że w sklepach jest zachowany limit osób. Bardzo często obsługa dba o to, wpuszczana do sklepu jest dostateczna ilość osób. Natomiast przed sklepami tworzą się kolejki. Często osoby stojące w kolejce nie zachowują dystansu społecznego. Ta kolejka jest często w bardzo dużym natłoku. No i tutaj widzimy zagrożenie. Część osób nie przestrzega też zasłaniania nosa i ust. Za brak maseczki już posypały się mandaty. Nie tylko w galeriach handlowych, także na ulicach czy przy stankach. Od października, kiedy te weszły nowe przepisy mówiące o stosowaniu tego obowiązku w przestrzeni publicznej, nałożyliśmy ponad 7 tysięcy mandatów. Skierowaliśmy ponad 1300 wniosków do sądu i 1100 osób pouczyliśmy właśnie za tego typu wykroczenia. Jak mówią policjanci, nie chodzi o karanie osób, które przez nieuwagę zapomniały zasłonić nosa i ust. W 10 przypadkach również skierowaliśmy sprawy do sądu. Były to rażące przypadki, gdzie ktoś w rażący sposób lekceważył ten obowiązek, nie zamierzał w żaden sposób podporządkować się obowiązującym przepisom. No i w takiej sytuacji kierujemy sprawy do sądu. Policjanci w Lublinie wystawili także 50 mandatów karnych za brak maseczki. Bardzo ważne, szczególnie teraz, w tym szale zakupowym, jest to, żebyśmy pamiętali o dezynfekcji rąk, szczególnie wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, dotykanie jakichkolwiek przedmiotów, które nas interesuje, żeby to ograniczyć do niezbędnego minimum. Bardzo ważne jest też zachowanie odległości od innych osób. Kiedy stoimy w kolejce, powinniśmy zachować 1,5 metra dystansu. Szynobusy wróciły na trasę między Lublinem a Lubartowem. Pociągi przestały kursować pod koniec sierpnia z powodu przebudowy torów na trasie Lubartów-Parczew oraz budowy peronów w Ciecierzynie. Pociągi przestały kursować 31 sierpnia z powodu przebudowy torów na trasie Lubartów-Parczew oraz peronów w Ciecierzynie. Pierwszy kurs ze stacji Lublin Główny został wykonany dziś o godzinie 5.28, a z Lubartowa o godzinie 5.40. Jest to linia kolejowa jednotorowa, zaś sama modernizacja wynosi około 100 milionów złotych. Jest to duża inwestycja, dzięki której to szybciej będzie można dojechać z Lublina przez Lubartów, Parczew aż do Łukowa. Po modernizacji zakładamy, że ta prędkość dla pociągów pasażerskich będzie dopuszczalna do 120 km na godzinę. Przebudowa obejmowała wymianę nawierzchni torowej oraz remonty stacji Parczew i Brzeźnica Bychawska. Odnowione zostały perony oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Wyremontowano także przejazdy kolejowe. Należy tutaj podkreślić, że oprócz tego, że poprawią się parametry linii kolejowych, będzie można szybciej dojechać z poszczególnych miejscowości pociągiem, to także powstaną nowe przystanki kolejowe. Dwa pomiędzy Lubartowem a Parczewem w Laskach. W związku z tym to wykluczenie komunikacyjne tego regionu pomiędzy Lubartowem a Parczewem się zmniejszy, bo będzie więcej miejsc, w których pociąg będzie mógł się zatrzymać i zabrać pasażerów. Kolejny odcinek tego szlaku, czyli do Parczewa, wciąż pozostaje zamknięty. W Kościele Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się dziś wyjątkowy koncert Orędownik Miłosierdzia w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II i 102. powstania uczelni. Na kulu jest nasza reporterka Aneta Dyrla. Dzień dobry, Aneto. Jak można wziąć udział w tym wydarzeniu i co usłyszymy dzisiaj? Rzeczywiście wyjątkowy koncert, bo i wyjątkowa data 8 grudnia dla Katolickiego Uniwersytetu to z jednej strony powstanie tej uczelni właśnie 8 grudnia. 102 lata temu odbyło się pierwsze rozpoczęcie roku akademickiego, a z drugiej strony oddanie
oddanie czci i hołdu wcześniej profesorowi, teraz patronowi tejże uczelni. Jak będzie przebiegał koncert i jak można w nim wziąć udział? To już pytanie do mojego gościa, rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Zatem wyjątkowy koncert, jak można w nim uczestniczyć? Dzień dobry Państwu. Oczywiście wyjątkowy koncert na te wyjątkowe czasy. Tym bardziej cieszymy się, że taki ukłon w stronę dzisiejszego święta i naszego patrona będzie miał miejsce. Oczywiście możemy uczestniczyć w nim za pośrednictwem transmisji online. Link do niej na stronie Uniwersytetu, ale także na profilu facebookowym. Rozpoczynamy o godzinie 18. No będzie to wyjątkowa forma podziękowania śpiewem, muzyką i słowem, a to wszystko zawrze się właśnie w koncercie Orędownik Miłosierdzia. Wystąpi chór akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie zabraknie też dźwięków organów oraz solistów. Oczywiście, bo to całokształt właśnie naszego chóru, wyjątkowy, niepowtarzalny w swoim klimacie. Wczoraj nawet miałam możliwość obejrzenia fragmentu próby, także wrażenia są niesamowite. Tutaj również po tym koncercie będzie msza święta w intencji wszystkich pracowników, studentów właśnie w tę 102. rocznicę powstania uczelni. Msza rozpocznie się o godzinie 19, odprawi ją ksiądz rektor, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. To też będzie taki wyraz zjednoczenia naszej akademickiej wspólnoty, tej, która była kiedyś, ale też tej, która jest tu i teraz. A szanowni Państwo, każdy z nas może tak wirtualnie uczestniczyć, zarówno w tym koncercie, jak i w późniejszej mszy świętej. Wyjątkowa okoliczność, wyjątkowy dzień, 8 grudnia. Zachęcamy, zapraszamy. Link oczywiście można znaleźć w mediach społecznościowych i na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. A do wysłuchania tego koncertu zachęcała Aneta Dyrla. Dziękujemy, Aneta, za te relacje. Lubelska akcja charytatywna dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Za zebrane pieniądze udało się kupić respirator, który posłuży małym pacjentom. Ten nowoczesny respirator już jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Jest to absolutnie najnowocześniejszy respirator do ratowania i kontrolowania parametrów życiowych u dzieci. I ma jeszcze tak wspaniałą cechę, że sam reguluje pewne parametry życiowe, odciążając w ten sposób personel medyczny. To dar od lubelskiej akcji charytatywnej, która co roku od kilku lat wystawia spektakle, w których występują znani i lubiani ludzie nauki, kultury, politycy, dziennikarze czy rzecznicy. Dochód z ostatniego spektaklu oraz licytacji, ponad 200 tysięcy złotych, został przekazany na zakup sprzętu dla szpitala. Pomagamy, dlatego że są takie potrzeby. Dostosowujemy tą naszą pomoc do tego, jaka jest sytuacja w tej chwili w niektórych jednostkach zdrowotnych, w hospicjach, i od 8 lat trwa ta nasza akcja. Co roku lubelska akcja charytatywna Znani a Nieznani przekazuje pozyskane środki finansowe na konkretne cele charytatywne. W tym roku pandemia pokrzyżowała jednak plany organizatorom i charytatywnego spektaklu nie będzie. Muzeum Narodowe w Lublinie powiększyło zbiory o zaginiony obraz. Jak się okazało, XVII-wieczne dzieło holenderskiego malarza Fransa Posta znajdowało się w warszawskim muzeum. Przed 1939 rokiem pejzaż brazylijski znajdował się w muzeum na Zamku Lubelskim. Po II wojnie światowej zaginął. Przez wiele lat uznawany był za stratę wojenną. Po pewnym czasie Muzeum Narodowe w Warszawie zakupiło obraz właśnie Fransa Posta, też nazywany krajobraz egzotyczny bądź krajobraz brazylijski. I bardzo długo nikt nie wiedział, że to ten sam obraz. Okazało się, że dzieło holenderskiego malarza zostało częściowo obcięte i oprawione w mniejszą ramę. Obraz znajdował się w warszawskim muzeum od 1949 roku. Pracownikom lubelskiego muzeum udało się go odnaleźć. Dopiero po dłuższych poszukiwaniach, po porównaniu zdjęć przedwojennych tego obrazu i zdjęć powojennych obrazu, który się znajdował w Muzeum Narodowym w Warszawie, stwierdziliśmy, że to jest po prostu ten sam obraz, tylko zmniejszony.
Pejzaż brazylijski to jedyne dzieło Fransa Posta znajdujące się w Polsce. Muzeum Narodowe w Lublinie zgodziło się, by obraz przez najbliższe lata pozostał w depozycie warszawskiego muzeum. To wszystko, a teraz jeszcze przez kilkanaście minut trwa poranek między Wisłą i Bugiem. Prognoza pogody Emilia Ziemnicka albo Emil Paliwoda. Dziękuję. My widzimy się o 14:30, 17:30, 18:30 i 21:30. Do widzenia.